To kilkanaście prac przypominających malarstwo. Jest tu magia koloru, barw i formy. Powstawały już w 2014 roku. Dla artystki szczególne znaczenie mają właśnie tytułowe błony. Błony, połączenie malarstwa na jedwabiu, połączenie tkaniny unikatowej. Z tego tytułu też właśnie muzeum gości moją ekspozycję, a z drugiej strony działanie w przestrzeni. To malarstwo na podłożu bezgruntowym. Artystka używa szczególnych preparatów, by uzyskać taki oryginalny efekt przestrzenny. Dlatego obrazy wyglądają jak tkaniny. Ten jedwab malowany w zetknięciu z przestrzenią jakby kreuje jej własny świat widzenia. I wiele możemy się dowiedzieć właśnie przez tą niesamowitą kolorystycznie malarsko tkaninę. Nie bez znaczenia dla autorki wystawy były pomieszczenia. Wybrała sobie sama miejsce. Zastanawiałem się dlaczego, no ale patrząc na jej pracę, no wydaje się rzecz oczywista. Dużo światła, dużo koloru, a więc to miejsce tutaj na parterze fabryki jest zupełnie dobre. Dora Hara pochodzi z Gdyni, obecnie mieszka i pracuje w Warszawie i Łodzi. Kończyła łódzką ASP w pracowni malarstwa i rysunku, obroniła też doktorat z tkaniny unikatowej. Wystawę można zwiedzać w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi do 1 czerwca.